Krosno-Odrzańskie to miasto garnizonowe, w którym wiele rodzin miało bądź ciągle ma najbliższych lub znajomych w jednostkach wojskowych. Wśród nich także w 5. Batalionie Saperów. To właśnie saperzy obchodzili niedawno swoje święto. Jednym z takich wydarzeń, które na trwałe zapisały się w naszej pamięci, jest forsowanie Odry 16 kwietnia 1945 roku. Właśnie w tym dniu, w dniu Sapera, święta Sapera, wracamy pamięcią do minionych lat, do działalności i poczynań wszystkich polskich saperów, znanych i bezimiennych, którzy zarówno w dalekiej przeszłości, jak i teraz, w codziennym żołnierskim trudzie wnosili i wnoszą określony wkład w rozwój Wojska Polskiego i Wojsk Inżynieryjnych. Uroczyste obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych to okazja, by wręczyć wyróżnienia i nagrodzić żołnierzy i pracowników wojska. Tego dnia wręczone zostały odznaki i medale pamiątkowe dowódcy 5. Batalionu Saperów, pisma pochwalne, listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Dwójka żołnierzy otrzymała brązowy medal zasłużonemu saperowi Wojska Polskiego. Wszyscy o tym doskonale wiemy, że każdy pan służby docenia i pamięta o tym, co realizujecie na co dzień. Być może jest to mało widoczne, mało efektowne, w stosunku do tego, co robią zwykli z Mechole, spadochroniarze czy ktokolwiek inny. Ale gwarantuję wam, że bez waszego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach, waszego zaangażowania, żaden z Mechol, żaden spadochroniarz czy też inny żołnierz nie byłby w stanie w pełni zrealizować tego, co musi zrealizować. W wydarzeniu wzięli udział władze samorządowe i administracyjne powiatu krośnieńskiego, dowódcy pododdziałów, szefowie sekcji oraz żołnierze i pracownicy wojska. Wśród uczestników uroczystości znalazły się także przedszkolaki, a w trakcie uroczystości nie zabrakło defilady pododdziałów 5. Batalionu Saperów. Wiem, że poświęcicie życie, poświęcicie wszystko, co macie w sobie najlepsze, łącznie ze swoją krwią, by bronić innych. I za to darzę was ogromnym szacunkiem i kłaniam się nisko. Święto Wojsk Inżynieryjnych to okazja do przypomnienia dokonań saperów na wszystkich wojennych frontach, a także czas na wspomnienia tych, co polegli za ojczyznę.